Znaczy przydałoby się, bo Fundusz Rezerwy Demograficznej sam nie jest w żaden sposób zadłużony, a jest w sektorze finansów publicznych i dlatego jeżeli budżet pożycza od sektora, od Funduszu Rezerwy Demograficznej, to jest tak, jakby przesuwało się z jednej kieszeni do drugiej, dlatego to nie zwiększa zadłużenia całego sektora. Ja przepraszam, jeśli można, więc znaczy to wystąpienie było tak pełne absurdalnych błędów, najbardziej absurdalny z których było stwierdzenie, że dodając różne elementy, które już były w deficycie na 2010 rok, można było tamten deficyt zwiększyć 7,8 do 10% PKB. I ja bym po prostu prosił, żeby liczba błędów w wystąpieniach była taka, aby można było na nie w jakimś sensownym okresie czasu odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.